Dzisiaj pokażę Ci, jak w prosty i szybki sposób wymienić swoje skiny z CSGO na realne pieniądze w postaci albo przelewu, kryptowalut bądź innych metod płatności, które Drodly oferuje. Już na samym starcie Ci powiem, że jeżeli zalogujesz się z linku z opisu bądź klikniesz sobie promokod i wpiszesz kodzik Kroxxi przez 2x, otrzymujesz $2,50 na jakieś swoje wydatki. Możesz za to oczywiście sobie kupić skiny z CSGO, jak i oczywiście również sprzedać swoje skiny z CSGO, bo na Drodly oczywiście możesz zarówno sprzedać, jak i kupić oczywiście skiny do CS-a po fajnych cenach, a skinów na stronie jest aktualnie ponad 1 000 000. W pierwszej kolejności pokażę Ci, jak skiny z CSGO zamienić na realną gotówkę, a potem pokażę Ci, jak skiny na Drodly zakupić. Zjeżdżamy sobie troszkę tutaj na dół, jak jesteśmy już zalogowani, i klikamy sobie rozszerzenie do pobrania. Następnie wybieracie sobie oczywiście Waszą przeglądarkę i dodajemy sobie tutaj właśnie rozszerzenie od Drodly, dzięki któremu nasze wymiany będą bardziej płynne, powiadomienia będą nam oczywiście przychodzić i na pewno nie przegapicie momentu, aż Wasz skin się sprzeda i będzie gotowy do wysłania. Jak już pobraliśmy sobie wtyczkę, klikamy sobie na nasz profil, następnie sprzedawaj, po czym wyświetla się nasz ekwipunek z naszymi skinami. Wybieramy sobie skina, którego chcemy wymienić na realną gotówkę, w moim przypadku USP Kill Convert, i mamy tutaj sugerowaną cenę, która wynosi $34,65, jak i również mamy tutaj najniższą cenę, która wynosi $48. Ja trochę sobie taniej wystawię tego USP-a, żeby po prostu w miarę szybko zszedł. Dajmy na to za $32. Jest to 8% zniżki. Możemy sobie tutaj ten procent oczywiście ustawić. Może troszkę mniejszy ten procent weźmiemy, na przykład 6, żeby aż tak bardzo nie zaniżać. Klikamy sprzedaj, no i nasz skin jest już tutaj wystawiony. W zakładce przedmioty na sprzedaż mamy oczywiście pokazane nasze skiny, które na tą sprzedaż oczekują. No i dzięki wtyczce od Drodly, którą oczywiście sobie pobrałem do przeglądarki, w momencie, gdy nasz skin zostanie przez kogoś kupiony, od razu dostaniemy powiadomienie, że nasz skin jest gotowy do wysłania. No i wtedy będziemy mogli zakończyć cały oczywiście proces sprzedaży skina. Jak już będziemy mieli siano w balansie, no to możemy sobie kliknąć tutaj, następnie wypłata, i możecie sobie wypłacić albo na przelew bankowy, albo w kryptowalutach, do wyboru, do koloru. Jeszcze wspomnę Wam o tym, że jeżeli chcecie oczywiście zacząć się wymieniać na Drodly, no to musicie tutaj uzupełnić Wasz trading. Jeśli tego nie zrobicie, no to oczywiście nie będzie gdzie tak naprawdę wysłać Wam oferty, więc uzupełnijcie sobie to, żeby w pełni móc sobie korzystać z Drodly. Pokażę Wam teraz, jak oczywiście sobie konto doładować, jeżeli, dajmy na to, chcielibyście sobie skiny jakieś kupić. Mamy oczywiście wiele tutaj metod płatności. Ja sobie wezmę Blika, bo oczywiście najszybciej, ale macie wiele tutaj więcej. Macie gift cardy, macie kryptowaluty i wiele więcej. Wpłacimy sobie, dajmy na to $5, no i możemy przejść do realizacji naszej płatności. Potwierdzam na telefonie, no i możemy sobie teraz coś wybrać. Mamy transakcję zakończona sukcesem, no i jeszcze oczywiście mam tutaj $2,50 z oczywiście kodu Kroxxi. Ja bym był za tym, żeby wypłacić Wam jakiegoś fajnego skina na konkurs. Co Wy na to, stary? Zaraz powiemy sobie, jakie zasady, jeśli chcesz oczywiście wygrać, ale pierw Wam pokażę generalnie, że macie tutaj te skiny, nie? I macie tutaj ceny sugerowane, które są tutaj niżej, i macie ceny, za które są one wystawione, bo oczywiście cenę ustalasz Ty, nie? No bo na tym to polega, że wymiany są między graczami i to gracze wystawiają te skiny na sprzedaż, więc żebyście czasem nie walnął i nie kupił jakiegoś skina po zawyżonej cenie. Dlatego najlepiej, jakbyśmy sobie tutaj wzięli sortowanie i najwyższe rabaty. Wtedy będziemy mieli skiny, które są najbardziej przecenione, tylko nie wiem, czemu tutaj takie ceny niektóre są trochę z dupy, ale to pewnie jakaś korekta pójdzie. No dajmy na to, że chciałbym jakiegoś rifla tutaj dla widza wypłacić, jakiegoś, nie wiem, może kałaszka, coś w ten deseń. Zobaczymy, co nam się uda tutaj wyciągnąć, może z jakimiś naklejkami. 4 naklejki bierzemy, albo AWP-ka. Co Wy na to? Zobaczmy, czy AWP są jakieś fajne. No dobra, no to weźmy sobie może tą AWP-kę, ładne tutaj naklejki dodajemy do koszyka. No i teraz możemy przejść oczywiście checkout, jasne, idę do podsumowania, zakupujemy sobie oczywiście za nasze saldo, no i oferta powinna zostać wysłana do nas w ciągu 24 godzin, bo tyle jako oczywiście sprzedający masz czasu, żeby ofertę wysłać osobie, która skina kupiła, ale ja już tutaj widzę, że oferta przyszła do mnie niemalże natychmiastowo. No i tak jak powiedziałem, no oferta już tutaj przyszła do nas, jest nasza AWP-ka, która oczywiście będzie dzisiaj do wygrania. A co zrobić, żeby tą AWP zgarnąć? Napisz w komentarzu, w co byś zainwestował pieniądze, które miałbyś ze sprzedaży swoich skinów w CSGO. Dodatkowo zostaw oczywiście łapę w górę, no i suba z dzwonem i użyj oczywiście kodu Kroxxi na Drodly. No i co, to by było na tyle. Ja się z wami oczywiście żegnam, dajcie znać, co sądzicie o Drodly, czy skorzystacie, a jak będziecie korzystać, to czy będziecie kupować skiny, czy może będziecie je też sprzedawać. Śledźcie oczywiście Drodly na social mediach, a ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się, siema.